Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugie panie, widzę, że coraz więcej do nas dołącza, na pewno się z biegiem czasu jeszcze więcej kobiet do nas dołączy. Tymczasem my już zaczniemy, bo jest już po godzinie 18. Jak zawsze możecie zadawać swoje pytania, pani doktor się, nasza ekspertka, będzie na nie odpowiadać. No i co? No to zaczynamy. Efektywne leczenie niepłodności. Każda z nas by chciała bez problemu zajść w ciążę i bez problemu donosić przez te 9 miesięcy nasze upragnione dzieciątko. Jak właśnie to zrobić, żeby efektywnie leczyć niepłodność i żeby nareszcie zobaczyć te dwie kreseczki? O tym będę dzisiaj rozmawiać z naszą specjalistką, doktor panią Beatą Makowską. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam wszystkich. Miło mi panią widzieć, pani doktor, w tym wydaniu online'owym, bo pani doktor bardzo często bierze udział w naszych warsztatach stacjonarnych Obudź sobie życie, więc pani doktor, już się troszeczkę znamy, ale dla tych pań, które po raz pierwszy mają styczność z panią doktor Beatą Makowską, już mówię, że pani doktor Beata Makowska przyjmuje w klinice Invimed Gdynia. I teraz takie króciutkie bio. Pani doktor jest specjalistką, ginekologiem, położnikiem, jest ekspertką w dziedzinie leczenia niepłodności. Odpowie na każde pytanie i w przystępny sposób wyjaśni nawet najtrudniejsze zagadnienia. Uśmiechnięta, sympatyczna, do tego rzeczowa i konkretna, bardzo konkretna. To specjalistka z tytułem doktora nauk medycznych z dwiema dekadami praktyki lekarskiej. Wie, co mówi i nie owija w bawełnę. Z prowadzonymi przez siebie parami nawiązuje szczególny kontakt oparty na wzajemnym zaufaniu i wspólnym dążeniu do celu. No ja jeszcze dodam, że właśnie z panią doktor mam właśnie zawsze kontakt na naszych warsztatach Obudź sobie życie i zawsze jestem pełna podziwu, z jakim zapałem pani doktor wręcz nawet czasami podnosi się z krzesła, żeby odpowiedzieć panią na wszelkie pytania, bo porywa. To chyba taka pasja jest pani doktor. Tak, mój zawód jest moją pasją, to się zgadza. No właśnie, i to zawsze widać, i to zawsze czuć. I dziewczyny zawsze przychodzą na te nasze warsztaty, i jest dużo pytań, i pani doktor naprawdę zawsze wyczerpująco odpowiada, i to jest niesamowite. Drogie panie, przypominam, klinika Invimed Gdynia. Klinika Invimed to nie tylko Gdynia, ale to jest Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Wszystkie pięć placówek w największych miastach, że tak powiem. I wszystkie szalenie gdzieś ze mną zaprzyjaźnione i z bardzo dużym sercem, bo zawsze jak się pytam, pomożecie, to zawsze mówią tak, pomożemy. No i cieszę się. No i dzisiaj znowu będą pomagać. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Widzę, że już pytania zaczynają schodzić, więc ja, drogie panie, najpierw pozwolę sobie swoje pytania tutaj przytoczyć do naszej pani specjalistki, a później oczywiście będę też wasze pytania przekazywać pani doktor. Już momencik, zanim zacznę, może pierwsze pytanie przekleję sobie, żeby mi się pytania gdzieś od naszych pań słuchaczek nie umknęły, bo czasami tutaj nam psikusa robi program. Już sobie tylko przekleję i już do rozmowy. Wracam. Tymczasem, dziewczyny, ja porozrzucałam nasz film po grupach zamkniętych. Jeżeli chcecie zadać do naszej ekspertki pytanie, to musicie wejść na nasz profil Niepłodni Razem, bo tylko tam będę widziała wasze pytania do naszej pani specjalistki. No dobrze, pani doktor, brak ciąży po dwóch, trzech, czterech cyklach starań to chyba jeszcze nie jest powód, by się niepokoić. Czy może jednak jest to powodem, żeby się niepokoić? Po jakim czasie takich nieodwracalnych prób para powinna usiąść i porozmawiać o tym, że coś może być nie tak? Co mogą zrobić na tym etapie jeszcze sami, zanim umówią się na wizytę u specjalisty czy leczenie niepłodności? Co by pani im poleciła? Parę miesięcy starania się o ciążę to oczywiście nie jest problem w większości przypadków, ale to wszystko zależy od sytuacji, tak? Jeżeli to są bardzo dojrzali ludzie, to parę miesięcy to już jest sygnał, że może być jakiś problem i warto zgłosić się do specjalisty. Natomiast u młodych ludzi są takie badania pokazujące, że po roku starania większość z nich zachodzi w ciążę. Po 3 latach 85% zachodzi w ciążę. Tylko że mało kto jest na tyle cierpliwy, żeby 3 lata się starać o ciążę. Ale oczywiście takie pary się zdarzają. Na pewno po paru miesiącach, powiedzmy po pół roku starania się o ciążę, trzeba usiąść i zastanowić się, co zrobić, tak? Na pewno warto pójść po prostu do ginekologa i zbadać się. No, zresztą każda kobieta powinna się badać raz do roku. I na pewno to jeszcze nie jest chwila może, żeby myśleć o tym, że jest niepłodność, natomiast warto właśnie podjąć pewne kroki. Zastanowić się, czy można coś w swoim życiu zmienić na lepsze. Tak? Bo każdy krok ku zdrowiu prowadzi też ku szybszemu zajściu w ciążę.
Także zastanowić się, czy nasza dieta jest prawidłowa, tak? Czy zdrowo się odżywiamy. Jeżeli do mnie przychodzą pacjenci po poradę, to jest moje jedno z pierwszych pytań, czy oni się zdrowo odżywiają. I w pierwszym momencie zwykle ludzie mówią, że tak, świetnie się odżywiamy, ale jak zaczynam zadawać pytania, to niestety wychodzi, że niekoniecznie, tak? Że podstawą naszego zdrowego żywienia to są warzywa i owoce. Starać się nie jeść słodyczy, mięso może niecodziennie, ryby. Kolejne moje pytanie to jest, czy piją wodę? I tutaj, no, tutaj się pojawia olbrzymi problem, dlatego że bardzo mało wody pijemy ogólnie, tak? A przecież my jesteśmy w 60% złożeni z wody. Nasienie to jest przede wszystkim woda i ciąża to też jest woda. Pęcherzyk owulacyjny to jest woda. Jeżeli nie pijemy tej wody, to jak to wszystko ma dobrze funkcjonować? I zalecam właśnie picie 2 litrów wody i czasami to już przynosi niesamowity efekt. Właśnie zdrowe żywienie plus picie wody. Później pytam się, czy pacjenci biorą witaminy, dlatego że wiele osób uważa, że suplementacja jest niepotrzebna, natomiast w dzisiejszych czasach nasze jedzenie jest niezdrowe, jest jałowe i bez suplementacji nie ma możliwości, żeby nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Tak samo kobieta, jak i mężczyzna powinni brać jakieś witaminy, tak? No i ruch, ruch dla zdrowia, codziennie trochę ruchu. I oczywiście, no jeżeli to wszystko jest robione, to trzeba pomyśleć o jakichś dodatkowych badaniach. Bardzo dużo kobiet ma problemy z tarczycą, w związku z tym na pewno to jest jedno z pierwszych badań, które trzeba zrobić, żeby sprawdzić czynność tarczycy u kobiety. No i ewentualnie nasienie, tak? Po roku starania się o ciążę, jeżeli nic nie wychodzi z własnych starań, to już należy zgłosić się po pomoc do specjalisty. Tak, jak Pani otworzyła puszkę Pandory właśnie a propos suplementów, już to widzę, że się pojawiają pytania, na pewno o to też zapytam, bo wiem, że Pani ma też bardzo dużą wiedzę na ten temat, wiem, że nie możemy tu gdzieś reklamować żadnych suplementów z nazwy. Natomiast Pani doktor, czy Pani też uważa, bo ja wiem, że Pani ma ogromną wiedzę właśnie na temat tego żywienia suplementów, bo tak jak mówiłam, nieraz już byłam, no było mi dane posłuchać właśnie Pani wykładu na naszych warsztatach Obudź sobie życie, ale czy Pani uważa, że na przykład te dzisiejsze warzywa i owoce są pozbawione tych witamin, czy właśnie ta chemia je zabija, czy jednak to tak nie jest do końca? Znaczy ja nie muszę uważać, są badania i to nie te, to są i europejskie, i amerykańskie badania, które pokazują, że w przeciągu kilkudziesięciu lat w naszych warzywach i owocach tych witamin i minerałów prawie nie ma, tak? Dla mnie takim typowym przykładem jest w bananie od 82 roku stężenie witaminy B6 obniżyło się o prawie 90%, tak? Tak naprawdę badania pokazują, że tych witamin i minerałów naprawdę jest bardzo mało w naszym jedzeniu i nie wiem, jakby kto bardzo chciał zdrowo się odżywiać, to nie ma takiej możliwości. Możliwe, że te warzywa ekologiczne mają więcej w sobie tych dobrych substancji, natomiast podejrzewam, że badania były robione na tych takich kupowanych w hipermarketach warzywach, ale generalnie nasze jedzenie jest dużo bardziej skąpe, jeżeli chodzi o ilość minerałów i witamin, niż kilkadziesiąt lat temu. I suplementacja jest bardzo, bardzo ważna w tym momencie. A takie kiszonki, Pani doktor, ostatnio takie modne są na przykład kiszonki, chodzi mi tutaj na przykład o z buraka na przykład, tak? Czy one też na przykład jakoś wpływają dobrze na płodność? Tak, wpływają bardzo dobrze na płodność. My jesteśmy złożeni z naszych własnych osobistych komórek i dużej ilości patogenów bakterii, tak? Tych bakterii mamy w sobie więcej niż naszych osobistych komórek. I nasze działanie powinno być w tym kierunku, żeby tych bakterii dobrych było w nas dużo. Niestety są badania, które pokazują, że tak jak giną zwierzęta na świecie, co chwilę ginie jakiś gatunek, tak samo w naszych jelitach giną dobre bakterie. My mamy bardzo skąpą ilość bakterii w naszych jelitach, tych prawidłowych. Są badania, które pokazały,
badania na takich pierwotnych plemionach, które jeszcze podobno gdzieś tam w świecie żyją. I te wszystkie plemiona rozrzucone po całym świecie mają ten biotom w jelitach identyczny. To jest bardzo dziwne, że w wielu krańcach świata biotom u prawidłowo żyjących ludzi jest identyczny, natomiast u nas jest bardzo, bardzo skąpy. A są badania, które pokazują, że ta flora bakteryjna no nie tylko bardzo duży wpływ ma na nasze zdrowie, ale też i na płodność. W każdej klinice niepłodności w związku z ustawą o niepłodności robi się przed jakimikolwiek procedurami badanie czystości pochwy. I tam wychodzi, czy kobiety mają bakterie, czy nie, te prawidłowe lactobacillus. No i w większości przypadków jest z tym problem. I ja bardzo wielu kobietom przed jakąkolwiek procedurą zalecam branie nie tylko do pochwowo bakterii, ale też do ustnie. Ale i kiszonki są na pewno bardzo dobrą drogą, żeby te bakterie dobre dostarczać do naszego organizmu. Pani doktor, no ja jeszcze muszę, bo pani ma tak olbrzymią w tym temacie wiedzę. No dobra, a jeżeli chcemy brać te witaminy, to warto wcześniej zrobić, na przykład nie wiem, iść pobrać sobie krew i zobaczyć, jakie witaminy należy uzupełniać. Czy z tymi badaniami krwi to jest problem? Na pewno warto zbadać sobie stężenie witaminy D3 we krwi. Przy czym ja tak naprawdę to rzadko zlecam, bo jeżeli pacjent się nie suplementuje, znaczy no pacjent, no każdy z nas nie suplementuje, to ja wiem od razu, że jest bardzo niskie stężenie tej witaminy D3 we krwi. A jeżeli ktoś mi nie wierzy, to na pewno zalecam to badanie i zalecam po miesiącu brania dużych dawek witaminy D3 sprawdzić ten poziom. I to rzeczywiście jest rozsądne badanie. Natomiast no można różne rzeczy badać, magnez, wapń, witaminę B12, ale niestety one nie odzwierciedlają stężenie tych substancji w krwi, nie odzwierciedla całej ilości tych substancji w naszym organizmie, dlatego że gro tych substancji jest wewnątrzkomórkowo, w tkankach i organizm, jego praca polega na tym, żeby utrzymać odpowiednie stężenie wszystkich substancji na odpowiednim poziomie we krwi, natomiast już niekoniecznie odzwierciedla to, co się dzieje w naszych tkankach. Na przykład jodu w ogóle nie da się zbadać tak naprawdę, jest tylko pośrednie badanie wydalania jodu z moczem. To jest skomplikowane badanie i mało, nie jest to proste zrobić takie badanie. Witamina C w moczu bardzo często się pojawia, jeżeli ktoś suplementuje ją, natomiast to, że ona jest w tym moczu, to wręcz dobrze świadczy, że on na tyle dużo jej bierze, że organizm to, czego nie wykorzysta, to wydala z moczem. Także generalnie zakładamy, że pewnych witamin nie ma w naszym organizmie i po prostu je trzeba brać, tak? Te takie witaminy skomponowane dla kobiet starających się o ciążę zwykle są złożone z czterech substancji: z jodu, witaminy D3, żelaza i. No i teraz czwartą zapomniałam. To się może później przypomni. Kwasu foliowego. O, kwas foliowy. Kwas foliowego, który też jest witaminą z grupy B. No i jest bardzo, bardzo ważny dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla kobiet, które się starają o ciąży, bo zapobiega powstawaniu watu płodu, przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. No to dobrze, jak pani wywoła kwas foliowy do tablicy, to od razu pokażę pytanie tu od jednej z pań, która nas ogląda. Oprócz zdrowego trybu życia, aktywnego, zdrowego jedzenia, jakie suplementy warto brać? Dziennie 400 czy 800 kwasu foliowego? Melatoninę? Czy warto zapisać się też na akupunkturę w czasie procesu? Zalecane stężenie kwasu foliowego to jest 400, tak? Taka dawka. Melatonina to, no to jest substancja, która jest bardzo prozdrowotna dla nas, natomiast no, na pewno nie jest zalecana jako pierwsza suplementacja. Co tu jeszcze? Akupunkturę w czasie procesu. Tak, czy warto zapytać na akupunkturę? No są badania, które pokazują, że akupunktura pomaga, tak? Także mam pacjentki, które się do tego stosują. Trudno mi powiedzieć, czy to działa. W
takich przypadku, natomiast my zalecamy na przykład akupunkturę przed transferem zarodków. Także jest akupunktura u nas wdrożona i bardzo często kobiety korzystają z tego. I to są rzeczy, które rzeczywiście pomagają w pewnych sytuacjach. Na pewno odstresowują, więc, więc warto z tego skorzystać, bo to dobrze zrobi na głowę, co jest bardzo potrzebne. To jest medycyna chińska. Chińczycy przeżyli za tym murem tysiące lat i dobrze się trzymają, prawda? Tak, skąd to się wzięło, nie? Trzeba tak z tej wiedzy z dawnej czerpać. Dokładnie, bo to już ma tysiące lat, więc skąd to się wzięło i nadal działa i nadal poszło w świat, tak? Nikt tego nie obalił do tej pory. Pani doktor, a kawa, herbata, alkohol, one też wypłukują bardzo dużo witamin, to no a są niestety nadużywane w dzisiejszych czasach. No przede wszystkim magnez. Magnez jest wypłukany przez kawę. Kawa, herbata czarna i alkohol, znaczy kawa i herbata bardzo odwadniają nasz organizm, więc jeżeli ktoś lubi kawę sobie wypić, no jedna filiżanka kawy na pewno nikomu nie zaszkodzi. Są badania teraz, które pokazują, że kilka filiżanek kawy bardzo pozytywnie wpływa na nasz organizm, natomiast no, trudno mi się do tego ustosunkować, bo to są takie hity, że w tym momencie jest dobre, a zaraz jakieś inne badanie pokaże, że jest złe. Na pewno po każdej kawie, tak jak to w krajach Morza Śródziemnego, należy, trzeba wypić szklankę wody, tak? Albo i dwie. Pani doktor, jak wybrać w ogóle takie suplementy, żebyśmy wiedzieli, że one, nie wiem, nie przelecą bez nas, bez efektu, a może jakoś trzeba je specjalnie łączyć, może nie wolno niektórych suplementów razem łączyć. Jak to zrobić, żeby one zostawały u nas w organizmie? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że rzeczywiście niektóre substancje nawzajem wykluczają się. Na przykład jeżeli razem łykamy magnez i wapń, to one zaburzają wchłanianie sobie nawzajem i po prostu przelatują przez nasz organizm, tak? Także witamina C zaburza wchłanianie witamin z grupy B, też witaminy D, więc tutaj trzeba mieć na pewno naprawdę dużą wiedzę, żeby wiedzieć co z czym. Warto po prostu spróbować takich dobrych, skomponowanych witamin już gotowych preparatów, tak? Bo samemu rzeczywiście zamiast polepszyć sobie zdrowie, to możemy, znaczy pogorszyć zdrowie, ale nic nie zyskać, tylko pieniądze wydać. No właśnie, no właśnie. Dobra, a teraz woda, 2 litry dziennie i dla mężczyzny, i dla kobiety, to jest 2 litry? Generalnie to zależy też od masy ciała, tak? Im człowiek większy, tym więcej tej wody potrzebuje. Co pamiętam, to na 6 kg ciała chyba, jeżeli się nie mylę, niecała szklanka wody. To można sobie przeliczyć, tak? No dobrze, a ta woda ma być niegazowana, gazowana, czy tu nie ma żadnej różnicy? No niegazowana, gazowana niestety też jest dobra dla naszego zdrowia. No dobra, to takie bardzo ważne rzeczy właśnie, żeby nas efektywnie przybliżyło do tego upragnionego dziecka. Wspomniała właśnie Pani o tarczycy, to może jakby Pani powiedziała tak, przychodzi do Pani para, no i pierwszy raz jak przychodzi do Pani, to jakie badania, no ja wiem, że to w zależności od tego jaki tam jest wywiad, ale takie podstawowe badania, jakie Pani daje dla mężczyzny i dla kobiety? U mężczyzny to podstawą jest robienie badania nasienia na początku, tak? Jeżeli tam coś nie tak wyjdzie, no to się zagłębiamy w temat. Natomiast u kobiety na pewno badam tarczycę i to daje skierowanie na wszystkie badania tarczycowe, czyli nie tylko na TSH, ale na FT3, FT4 i na przeciwciała. Badam prolaktynę i badam wirusologię, czyli cytomegalię, toksoplazmozę, różyczkę, żeby też było wiadomo, że ona nie ma w tym momencie jakiejś czynnej choroby, która no, może, jeżeli ciąża zacznie się rozwijać, po prostu uszkodzić płód.
Pani doktor, dobrze, żeby było efektywne leczenie niepłodności, zanim jeszcze do Pani na przykład taka para trafi, proszę powiedzieć, co powinno być takim symptomem, bo oglądają nas Panie, które już długo na przykład walczą o dziecko, ale są też często u nas Panie i oglądają, które dopiero zaczynają te starania, no i one nie wiedzą, tak, czy mają się śpieszyć szybciutko, czy się nie śpieszyć, bo nie odczytują niektórych symptomów u siebie, czy tam u partnera. Co może być takim symptomem właśnie dla kobiety i takim czerwonym tutaj światełkiem, które powinna się szybko zorganizować, dobrze idziemy do fachowca w leczeniu niepłodności, bo coś dzieje się nie tak i możemy mieć problem z dzieckiem. Co to takiego może być, pani doktor? Na pewno nadwaga może być przyczyną, że może być problem. Na pewno nieregularne miesiączki, bolesne miesiączki. Tu na tych bolesnych miesiączkach się zatrzymam, dlatego że bolesne miesiączki mogą być objawem endometriozy. A endometrioza jest to jedna z przyczyn, z głównych przyczyn niepłodności, bo dotyczy ponad 30% niepłodnych kobiet. Więc na pewno warto się zbadać, jeżeli ma się bolesne miesiączki. No i jeżeli mam pacjentki, które nawet nie starają się o ciążę, a mają nieregularne miesiączki, na przykład u nich rozpoznaję zespół policystycznych jajników, to od razu zaznaczam, że w momencie, kiedy one zaczną myśleć o tym, żeby się starać o ciążę, to od razu zgłosić się do lekarza, żeby wspomógł medycznie, bo u takich pacjentek może być, no będzie problem, tak? Oczywiście część z nich zachodzi sama w ciąży, natomiast u większości z nich jest problem i żeby przyspieszyć ten cały proces, to warto być od samego początku na wsparciu medycznym. Czy dużo pacjentów zgłasza się do Pani i mówi, że starają się na przykład już 2 lata, 3 lata i są zdecydowani na inseminację czy in vitro? Dużo ma Pani takich przypadków, czy raczej to się nie zdarza? Znaczy, zgodnie z polskim prawem, ja nie mogę pacjentom, którzy przyszli po... No ja mam takich pacjentów, którzy przychodzą po kilku latach starania się o ciążę, oni chcą in vitro, a nie robili nic, znaczy nie korzystali z usług lekarza, tak? Jakichkolwiek. I niestety nasze prawo wymaga, że po roku nieskutecznego leczenia możemy mówić o in vitro. Więc jeżeli nie mają żadnej historii medycznej, i nie mają jakichś ewidentnych wskazań, po prostu przyszli i wszystkie wyniki są prawidłowe, oni są względnie młodzi, to niestety ja się muszę trzymać litery prawa, tak? Natomiast o inseminacjach oczywiście jak najbardziej możemy rozmawiać. Bo to jest jedna z metod leczenia jeszcze przed in vitro. Często pani doktor ma pani z niepłodnością idiopatyczną do czynienia w swoim gabinecie? No to jest dosyć dużo, dużo pacjentów. Może wyjaśnię, co to jest niepłodność idiopatyczna, jeżeli ktoś nie wie. Jest to niepłodność nieznanego pochodzenia, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie uchwycić przyczyny tej niepłodności. Ale prawda jest taka, że wszystko ma swoją przyczynę, tylko że jeszcze nauka nie odkryła wszystkiego, jedno. A drugie, jakby bardzo dokładnie szukać, to by pewnie się tą przyczynę znalazło, tak? Natomiast no, jeżeli ktoś do mnie przychodzi i nie mamy... No, stara się powiedzmy rok o ciążę i widać, że to są ludzie zdrowi, w wynikach nic złego nie wychodzi, nasienie jest prawidłowe, kobieta prawidłowo miesiączkuje, ma owulację prawidłowo, wszystkie badania hormonalne w porządku, to zakładamy, że są zdrowi, tak? Natomiast gdyby zacząć szukać dalej, to może by się coś znalazło, nawet ta wspomniana przeze mnie endometrioza. U części kobiet ona nie powoduje żadnych dolegliwości, nie można tego zobaczyć w badaniu USG. Jedyną metodą, żeby to odkryć, to jest laparoskopia. No ale ja nie wyślę ludzi, którzy są całkowicie zdrowi, znaczy kobiety, która wygląda na całkowicie zdrową, że pierwsze badanie to będzie laparoskopia, tak? Albo nie wyślę jej na badania immunologiczne, które kosztują kilka tysięcy złotych, bo może coś się tam znajdzie, tak? Także gdyby dłużej, głębiej poszperać, to pewnie połowa co najmniej tych idiopatycznych miałaby jakąś przyczynę, którą jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie znaleźć, tak? Ale wiele rzeczy jeszcze jest przed nauką do odkrycia, a pewnie części się nie odkryje. Na przykład jest stwierdzone, że u części niepłodnych kobiet w macicy bytuje sobie wirus podobny do cytomegalii i on zaburza właśnie zagnieżdżanie się zarodka. Natomiast my nie mamy żadnej metody, żeby to zbadać i czasami
po prostu tak w ciemno daje pacjentkom jakiś przeciwwirusowy lek, jeżeli one miały parę jakichś niepowodzeń, uważając, że to na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże, tak? Także no, przed nauką jeszcze wiele do odkrycia. Pamiętam Pani słowa i muszę powiedzieć, że często ich używam właśnie, jeżeli chodzi o niepłodność idiopatyczną, że gdzieś tam pewnie jakby człowiek poszperał, to by coś znalazł, tylko na razie jeszcze nauka tego nie wie. No na pewno, no, jest to trudności z zajściem w ciążę, to jest nieprawidłowość, tak? I musi być jakaś przyczyna. Tak, gdzieś ona sobie tam tkwi. A myśli Pani doktor, jaki tu jest procent na przykład też no właśnie naszej psychiki? O, psychika jest bardzo, bardzo ważna. Są badania, które pokazują, że jeżeli chodzi o in vitro, jeżeli pacjentka podchodzi do in vitro w stresie, w jakimś złym stanie psychicznym, to już od razu o 20% jest mniejsza szansa, że ona zajdzie w tą ciążę, tak? A zresztą z życia nawet filmy były na ten temat kręcone, że para długo się starała o ciążę, nie wychodziło, adoptowali dziecko i zaraz po tej adopcji kobieta zachodziła w ciążę. Są takie zdarzenia wśród moich pacjentów, że starają się, po czym przestają się starać, bo nagle coś złego się wydarzy w ich życiu. Ktoś zachoruje z rodziny, jakaś śmierć jest w rodzinie i w tym momencie ta kobieta zachodzi w ciążę, bo przestaje myśleć o tym swoim problemie, zajmuje się czymś zupełnie innym. Także psychika jest bardzo, bardzo ważna. Wiedzieć, że jeżeli chodzi o pacjentów, to są różne grupy pacjentów. Ja mam takich pacjentów, którzy pomimo różnych niepowodzeń, oni przez cały czas są uśmiechnięci, mają nadzieję, że się uda. I raz, że mi pomagają pracować, bo ja przecież też przeżywam wszystkie niepowodzenia, to im się częściej udaje, tak? A są tacy, którzy po jednym jakimś drobnym niepowodzeniu no po prostu się załamują i bardzo trudno z takimi ludźmi pracować, im pomóc i oczywiście to od razu zmniejsza mocno też szanse na to, żeby w którymś momencie był sukces. Właśnie tak jak ta akupunktura, która mówię, że gdzieś tam odstresowuje, jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie byłam, ale już słyszałam, bo taką rozmowę przeprowadziłam niedawno, że bardzo mocno odstresowuje, czy właśnie, żeby było efektywnie, Pani zdaniem właśnie Pani powinna, czy tam para powinna się udać właśnie do takiego psychologa. Tak, osoby, które zgłaszając się do mnie z powodu niepłodności już mają bardzo mocno rozchwianą psychikę. Bardzo często zalecam, znaczy nie mogę zalecić, ale przekazuję taką informację, że warto byłoby skorzystać z porady psychologa, a już na pewno bardzo, bardzo naciskamy w momencie, kiedy są jakieś niepowodzenia, tak? I rzeczywiście to przynosi efekt, także na pewno warto na każdym etapie problemów niepłodnościowych korzystać z pomocy psychologa. Wzmocnić się po prostu nie tylko właśnie wiedzą ginekologa, ale również właśnie, żeby było efektywnie, to ten psycholog jest potrzebny. Często na naszych warsztatach Obudź sobie życie dopiero, kiedy faktycznie mają możliwość porozmawiania z psychologiem, czy na przykład z coachem, bo też z nami coach uczestniczy, to dopiero wtedy panie sobie zdają sprawę, o kurczę, jakie to jest ważne, jak one się czują fantastycznie po tym psychologu i to jest niesamowite, jakie one wychodzą czasami spłakane, ale to też pomaga, tak. Też pomaga, dokładnie, też leczy duszę. Wiele osób, szczególnie kobiet, w ogóle sobie nie zdaje sprawy, w jakim są stresie. Czasami pytam się, czy pani ostatnio jakiegoś stresu nie przeżyła, jakiejkolwiek kobiety, ona mówi nie. No a ja zaczynam się dopytywać, no co się ostatnio w Pani życiu zdarzyło? No zmieniłam pracę, przeprowadziłam się z Zakopanego do Gdańska, facet mnie rzucił, ale generalnie to ja nie jestem zestresowana. No to przecież takie przeżycia no, bardzo duże piętno w psychice powodują. Dokładnie, dokładnie. Gdzieś tam się zawsze odkładają i odciskają. Tak, chcemy być twarde i dzielne, ale coś tam zawsze w tej naszej psychice się dzieje. Dokładnie. Pani doktor, cofnę się do tego wirusa, bo tutaj jedna z pań, zaraz niech sobie tylko to odnajdę, bo gdzieś tutaj mam to pytanie. Czy po podaniu leków na wirusy pacjentki zachodzą w ciążę? Ja sobie takie moje małe badanie robiłam. Próbowałam podawać lek przeciwwirusowy u kobiet, u których było parę niepowodzeń i rzeczywiście parę ciąż się pojawiło, także myślę, że to ma sens. Tym bardziej teraz w
tej dobie naszego wirusa, to w ogóle wzmacnianie odporności jest bardzo ważne. I jeszcze od Oli pytanie, jak nazywa się ten wirus, który jest podobny do cytomegalii? Nie pamiętam. Dobra, może się później przypomni. Natomiast pani doktor, właśnie czasami są takie rzeczy, właśnie jak ta, te wirusy, czy jakieś tam inne, które pani sobie nie zdają sprawy, że na przykład one właśnie mają wpływ bardzo mocny na naszą płodność. Jakie to są właśnie jeszcze takie, które dobrze by było na przykład, no wiadomo, czystość pochwy to chyba się robi już teraz za każdym razem, jak się idzie do ginekologa, ale co jeszcze warto takiego zbadać, co nie przyszłoby nam do głowy, a jest też związane z właśnie z naszą płodnością? Ale chodzi o wirusy, tak? Jakieś badania takie, które, no wirusy i inne badania, które warto by było zrobić, które by nam nie przyszło do głowy, że one mogą właśnie wpływ z płodnością. No teraz mi nic takiego nie przychodzi do głowy. No na pewno mówiłam o tych toksoplazmoza, cytomegalia, różyczka. No to są wirusy, które na pewno warto zbadać. Ja wiem, że duży wpływ też na naszą płodność ma opryszka. Natomiast no, czy nawet są badania, które pokazują, że ten wirus HPV, który jest odpowiedzialny za nowotwór szyjki macicy, też ma duży wpływ na naszą płodność. Tego się nie bada, można to badać, tylko że nie ma leku, więc co nam z tego, że zbadamy i wiemy, że on jest, jak nie mamy za bardzo czym leczyć. Także też nie ma co za bardzo drążyć, bo niektóre badania są takie sztuka dla sztuki, tak? No bo zbadamy, wiemy, że jest, a nie ma czym leczyć i nie wiadomo, co z tym zrobić, tak? Nawet działania, które ja podjęłam, żeby podawać te leki przeciwwirusowe, no to jest tylko taki mój pomysł, nie ma ani na to badań. Wiem tylko, że na pewno krzywdy pacjentkom nie zrobię. Warto spróbować, bo może się właśnie coś odkryje w tym momencie i się pomoże. Takie pytanie padło też od naszej tutaj jednej z pań. O już, czy hipoglikemia ma duży wpływ na niepłodność? Hipoglikemia to może niekoniecznie, raczej nietolerancja glukozy, tak, która jest związana z zespołem policystycznych jajników. I wielu lekarzy na którymś etapie leczenia niepłodności bada, ale nietolerancję glukozy, a to jest związane raczej z podwyższonym poziomem glukozy niż z obniżonym. Natomiast każda nieprawidłowość, też i hipoglikemia, może mieć jakiś wpływ, tak? Bo miałaby się brać ta hipoglikemia z osób, które leczą cukrzycę i są spadki glukozy. A pani doktor, przeskoczyłabym teraz troszeczkę na mężczyzn, bo tu też oczywiście zawsze jest takie pytanie, w jaki sposób można poprawić jakość nasienia. No dobra, czy coś jesteśmy w stanie zrobić właśnie, żeby efektywnie poprawić tą jakość nasienia? Czy właśnie te suplementacje, one działają? Czy na przykład właśnie zmiana trybu życia na pewno jakoś tam działa? Ale co jeszcze można takiego zrobić? My jako pacjenci, tak? Co ten mężczyzna może zrobić jeszcze dla siebie, żeby właśnie poprawić tą jakość nasienia? W jaki sposób? Z mężczyznami to jest problem, dlatego że czasami robi się wszystko, żeby było lepiej i oni przynoszą drugie badanie nasienia i zamiast jest lepiej, to jest gorzej, tak? No ale na pewno warto próbować, więc na pewno jeżeli ten pan pali papierosy, a niestety zdarzają się tacy panowie, którzy przychodzą do mnie, jest problem z płodnością, a oni palą, no to warto byłoby rzucić to palenie papierosów, tak? I to wszystko, o czym mówiłam, czyli ten ruch, witaminy, prawidłowe żywienie, picie wody, ewidentnie w większości przypadków poprawia parametry nasienia. Ja miałam taki przykład jednego pana, który do mnie przyszedł, że to oboje, jak zaczęłam się pytać, jak się żywią, to stwierdzili, że bardzo dobrze się żywią, co piją, no takie słodzone wody, bo tam jest bardzo dużo witamin, tak? No więc zaczęłam im tłumaczyć, na czym polega zdrowe żywienie i ten pan po 3 tygodniach ewidentnej zmiany stylu życia zrobił badanie nasienia i to było badanie, tak jakby zupełnie inny mężczyzna zrobił, po prostu ja byłam zdumiona, jak w szybkim czasie te parametry wszystkie się pojawiły. Ale tak jak mówię,
Czasami jest stan, który rzeczywiście wszystko zmienia na lepsze, a parametry niestety zamiast lepsze to są gorsze. Także z mężczyznami oczywiście trzeba próbować, w wielu przypadkach to pomaga, ale czasami niestety nie. No właśnie, a co z tymi panami, Bardzo którzy... szybko załamują. Panowie? Tak, panowie, jak widzą, że tutaj wszystko zrobili, a jest gorzej, to ich psychika jest bardzo krucha. A Także tacy wsparcie waleczni. Bardzo duże potrzebne. A tacy waleczni, proszę, proszę. No, to potem te panie właśnie muszą gdzieś tam, wiem, że targać za ucho, żeby wyciągnąć. No niestety tak. No właśnie, no właśnie, ale kobiety są rewelacyjne. No panowie też, no. Dobra, a pani doktor, a właśnie, a te wszystkie takie te ulepszacze, które biorą panowie właśnie chodząc na siłownię, to co z nimi? No to wszystko zależy od tego, co biorą, tak? Jak są to jakieś silne suplementy, bo w tych ulepszaczach na przykład jest L-karnityna, tak? No to jest bardzo dobry produkt na nasienie, ale jeżeli biorą anaboliki, to niestety nie tędy droga, bo nieraz mam... Ja co prawda panami się nie zajmuję, no ale mój kolega mi opowiada, że no, nieraz się zderzają panowie pięknie wyglądający, umięśnieni, a nasienie właściwie jest do niczego, bo mają kompletnie zniszczone jądra przez te anaboliki. Także witaminy tak, ruch tak, ale też wszystko z rozsądkiem. A te Red Bulle wszystkie? Jakieś takie? No to nie, to nie jest sądzie. Nie ten kierunek. Nie, nie, nie. Od tego może się fruwa, ale to tylko na filmikach. Ale nie w tą stronę. No dobra, a jeżeli na przykład panowie piwkują sobie, o tak piwko dziennie? Piwo to też nie jest zdrowy napój. Znaczy no, od czasu do czasu piwo oczywiście można wypić. Ja uważam, że kieliszek czerwonego wina to jest ta droga, jeżeli ktoś już coś musi wypić, tak? Natomiast inne alkohole to niekoniecznie. Dobra, przeskoczę znowu na panie, bo jeszcze są pytania do tego, co żeśmy rozmawiały. I już pokażę. Kiedy najlepiej przyjmować te leki przeciwwirusowe? Po owulacji czy w jaki sposób? Kiedy je przyjmować? No tak, jeżeli ktoś chce spróbować, to po... Znaczy nawet nie... No to trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli ja przystępuję do naszych działań związanych z in vitro, to ja mam kontrolę nad pacjentką, tak? Natomiast tutaj to się bierze w ciemno, bo po owulacji kobieta może być w ciąży akurat, więc trudno mi coś doradzać. To można po prostu w trakcie miesiączki wziąć. To jest no, bezpieczniejsze, raczej przed owulacją niż po. A jak często trzeba badać cytometgalię i toksoplazmozę? No to też trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli się przeszło cytomegalię, plazmozę, to okej, okay, no to nie trzeba tych badań powtarzać. Natomiast no, jeżeli nie ma ciąży, one były przeciwciała i IgG i IgM ujemne, przede wszystkim IgM, IgG też, to warto badać sobie raz na rok na pewno. Można to no w każdej chwili złapać gdzieś. No dobra, jeszcze takie pytanie, które się zawsze pojawia, co zrobić, by poprawić tą jakość komórek jajowych, tak? U panów zawsze nasienie, a tutaj te komórki jajowe. Czy jesteśmy w stanie, my kobiety, no pewnie dietą w jakiś sposób, tak? Jesteśmy w stanie. Ja panią powiem bardzo smutną rzecz, bo jakość komórek jajowych tworzy się w życiu płodowym, a są badania, to jest epigenetyka, która wskazuje na to, że na nasze zdrowie, na jakość właśnie komórek jajowych, to wpływa dieta nie tylko matki, ale babci. Czyli nasza babcia, jak żyła, jak się żywiła i w jakich czasach żyła, tak? No bo są czasy wojny, czasy głodu, to wpływa na zdrowie i płodność wnuków. Robimy wszystko dla swojego zdrowia, ale czy na tą jakość komórek się mocno wpłynie, to trudno powiedzieć, bo no właśnie nasze matki, nasze babci już o to zadbały albo nie zadbały. Natomiast mężczyźni, jeżeli chodzi o nasienie, to w młodzieńczym życiu, jeżeli prawidłowo się odżywiają, dobrze się odżywiają, zdrowo żyją, to ma wpływ największy na później parametry nasienia, tak?
Z tą jakością komórek jajowych to niewiele chyba można zrobić. Momencik, 5 sekund dla pani doktor. Ja już tylko chcę powiedzieć do pani Adrianny, Iwony i Anny, bo tutaj są pytania, wpadły nam na temat właśnie jakości nasienia i co nadal, co zrobić, żeby się polepszyło, i jeżeli dieta tutaj nic nie zmieniła i tak dalej. I przegrzewanie jąder też tu padło. Drogie pani, no, pani. Tak, oczywiście. Te topy, gorące kąpiele, obcisłe spodnie. I oczywiście, no, jeżeli suplementacja i zdrowy styl życia nie pomaga, znaczy, jeżeli nasienie jest naprawdę kiepskiej jakości, to oczywiście ja to zalecam, ale ja też wysyłam do androloga, żeby przebadał pan. Chciałam to powiedzieć. No, różne sytuacje są, więc androlog to jest potrzebny, zrobił USG jąder, zbada, czy tam na przykład nie ma żylaków powrózka nasiennego i doleci dalszą drogę leczenia, tak? No to ja tu mówię o nasieniu takim prawie w normie, natomiast jak jest naprawdę złe parametry nasienia, no to owszem, zdrowy styl życia, tak, ale tu trzeba już dużo więcej badań robić, tak? Zadziałać. Trzeba zbadać. No i po prostu wysłać do kogoś, kto się tym zajmuje. A tak jak to kimś na przykład jest pan doktor Andrzej Rogoza, który przyjmuje właśnie Wimwimet z Gdynia. Wspaniały pan doktor, którego zawsze bardzo sympatycznie, a w ogóle i panią i pana doktora bardzo fajnie zawsze wspominam i z uśmiechem na ustach, bo taka wspaniała para zgrana na naszych warsztatach Obudź Sobie Życie. Więc spokojnie tam możecie się udać. Na pewno jest tu potrzebny już androlog i on dalej pokieruje, co zrobić i jak zrobić, żeby było dobrze, bo jeżeli już suplementy nie działają, to na pewno jest to znaczy, no, tak, to jeszcze raz podkreślę, że ja mówię o suplementach i zdrowym życiu, jeżeli to nasienie jest takie lekko poniżej normy, tak? Natomiast jeżeli te parametry są naprawdę złe, to trzeba od razu iść do specjalisty, żeby pomógł. I tak jak czasem się udaje, ale z mężczyznami jest problem, żeby ich wyleczyć. Pani doktor, chciałabym, żebyśmy troszeczkę też odpowiedziały tutaj na pytania, które nam wpadają. Czy jest to prawda, że komórki są za stare i się nie zapładniają pomimo dobrego AMH? Chodzi mi o wiek po 40. Tak, niestety tak jest. Im kobieta, znaczy nawet taka w szczycie płodności kobieta 20-paroletnia ma niewielką pulę komórek prawidłowych, zdolnych do zapłodnienia. Tak? Im starsza kobieta, tym tych komórek jest mniej, pomimo wysokiego AMH. I po 40 to jest 1-2% prawidłowych komórek, które mogą się zapłodnić, tak? Z tej całej puli, która może być duża. Więc niestety nie czekanie na ciążę, no, nie jest dobrym pomysłem, przy czym oczywiście wiem, że są różne sytuacje w życiu, czasami tego jedynego partnera spotyka się dopiero koło 40. I no, to jest dużo trudniej na pewno zajść w ciążę niż mając 20 parę lat. No dobrze, tutaj kolejne takie pytanie, które padło. Natomiast panie drogie, teraz odpowiadamy na wasze pytania, ale to nie jest porada medyczna. Pamiętajcie, że to tylko może być wskazówka, ewentualnie jakaś podpowiedź od pani doktora, ale to nie jest porada medyczna. Tu przypominam, czy po transferze warto badać poziom estradiolu i czy wynik progesteronu w czwartym dniu po transferze 56,6 jest dobrym wynikiem? My nie badamy poziom estradiolu po transferze, natomiast progesteron 56,6 być może jest dobrym, tylko nie wiem w jakich jednostkach. A, no właśnie. W jednych i drugich, jakie są, funkcjonują w laboratorium, wydaje mi się, że to jest dobry wynik, tak. No dobrze, kolejne pytanie jest takie. Pani doktor, w końcu ujrzeliśmy dwie kreski, ale czy przyrost beta HCG jest prawidłowy? Szósty dzień po transferze 18,1, dziesiąty dzień 35,5. Nie, niedobry. Co dwa dni powinien się podwajać wynik. Czyli 8 dnia powinien być 36, tak? Czyli podwójnie. A to jest 10 dnia, to powinno być już 70. Kolejne. Ale warto jeszcze raz powtórzyć, tak? Bo te wyniki też nie zawsze są
adekwatne i czasami są błędy laboratoryjne. Także na pewno warto jeszcze raz powtórzyć ten wynik. Zespół antyfosfolipidowy. Czy należy przy staraniach brać akard? Tak, przy zespole antyfosfolipidowym jest zalecany akard, natomiast ja myślę, że jeżeli ma się taki zespół, to warto skonsultować się z immunologiem, bo może jeszcze coś innego znajdzie, tak? Samemu nie ma co się leczyć. No dobra, a tu pytanko o witaminkę D. Już właśnie, widać, co to znaczy duża dawka witaminy D3 przy niedoborze? Czy standardowe 2000 jednostek jest wystarczające? 2000 jednostek to jest bardzo mała dawka. Każdy z nas potrzebuje inną dawkę witaminy D, żeby wyrównać niedobory i trudno mi powiedzieć, jak duża ta dawka powinna być, natomiast 2000 to jest na pewno mało. Ja przez całą zimę biorę co najmniej 6000, natomiast warto po prostu sobie na przykład założyć, że biorę 6000 przez miesiąc i potem powtarzam badanie stężenia we krwi i wtedy wiem, czy te 6000 wystarczy, czy trzeba brać jeszcze więcej, tak? I należy pamiętać, że witaminę D zawsze trzeba brać podczas jedzenia, czy zaraz po jedzeniu, bo ona się rozpuszcza w tłuszczach, tak? Mhm. Są też takie metody, że na przykład bardzo dużą dawkę bierze się raz w tygodniu, żeby codziennie tabletek nie łykać, tak? Także to są różne metody, bo witamina D się rozpuszcza w tłuszczach i ona no, zostaje w naszym organizmie. A witaminkę D gdzie jeszcze możemy, w jakich produktach jeszcze możemy witaminę D, żeby ona się przyswajała, znaleźć? W jakich produktach? W rybach jest witamina D, w leśnych grzybach. I to chyba wszystko, tak? No, przede wszystkim my tą witaminę D produkujemy będąc na słońcu, tak? Także trzeba dbać. W Polsce witamina D w naszej skórze jest produkowana od połowy marca do połowy września i w tym okresie warto po prostu 15-20 minut spędzić koło południa na słońcu bez żadnych filtrów. Po parze przez 15 minut, a witaminę D wyprodukuje, tak? Tylko, że kto ma czas, żeby w południu siedzieć na słońcu? No właśnie. No dobra, i takie jakieś pytanie padło, co może być powodem, że po stymulacji, dziś zakończone w środę punkcja była, w środę punkcja, na dwóch ostatnich USG nie widać lewego jajnika. Wcześniej był. Czy w związku z tym może być problem z pobraniem komórek z tego jajnika? Tak czasami bywa, że on gdzieś się tam schowa, w związku z tym, że punkcję robi się w znieczuleniu ogólnym, przynajmniej u nas, pacjentka się rozluźnia i wtedy lekarz ma większe możliwości manewrowania i często ten jajnik drugi, który się schował, znajduje, ale czasami jest tak trudny dostęp do jajnika, że rzeczywiście pobiera się tylko z jednego, a z drugiego po prostu nie. Powiedzieć, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że to znieczulenie na tyle dobrze zadziała, że doktor dojdzie do tego drugiego jajnika. I się odnajdzie, zagubiony. Na pewno gdzieś tam jest. I będzie tym szczęśliwym. Z tą komóreczką. Będziemy trzymać kciuki w każdym bądź razie. Pani doktor, jakbyśmy tak podsumowały, żeby efektywnie leczyć niepłodność, co by pani tutaj tak właśnie, jak to podsumować, żeby efektywnie leczyć niepłodność? No to jak? No to jak to efektywnie, żeby było? To jest znaczy lekarza na pewno. Trudne pytanie, efektywnie leczyć, bo u jednego leczenie niepłodności, jak u mnie się pojawi, to polega na tym, że przez miesiąc weźmie sobie witaminy, raz przyjdzie na monitorowanie cyklu, ja mówię o osobach, które już się długo starają, tak, o ciążę, raz przyjdzie na monitorowanie cyklu, ja pogrożę palcem, powiem jutro proszę współżyć i za miesiąc przychodzą w ciążę, tak, a drudzy bardzo się starają, robią wszystko to, co trzeba i miesiącami tej ciąży nie ma. To jest bardzo trudne pytanie. Każda para jest inna. Na pewno warto wierzyć w to, że ta pomoc medyczna przyniesie efekt i na pewno nie załamywać się po pierwszym niepowodzeniu, bo no, trzeba sobie zdawać sprawę, że o każdą bzdurę w życiu musimy walczyć, tak? To nie jest to, że nam wszystko spada z nieba, my siedzimy w fotelu i wszystko w zasięgu ręki jest. Nie. O mnóstwo rzeczy trzeba
zabiegać, chodzić, walczyć, prosić. I tak samo z tymi ciążami jest. Jednym się udaje od razu, a inni muszą troszeczkę bardziej powalczyć i w ten sposób myśleć. A niektórym, niestety niektórym się nie udaje. Ale warto przypomnieć to, co mówiłyśmy właśnie na początku, ta woda, te warzywa, owoce. No na pewno tak. Zdrowy styl życia. Trzeba pamiętać, że my jeszcze to dziecko musimy wychować i powinniśmy jak najdłużej być w zdrowiu, tak? A nie, że szczególnie w późnym wieku zachodzimy w tą ciążę, rodzimy dziecko i fundujemy temu dziecku ciężko chorego rodzica, tak? My mamy być partnerami dla niego i jak najdłużej służyć mu pomocą. No właśnie, to piękne, co pani powiedziała, właśnie jak najdłużej służyć mu pomocą, bo potem się pewnie tym samym odwdzięczy, więc dbać o siebie i jeszcze tak, raz. Tego to już nie wiemy, to nie w tym celu my to wszystko robimy, tak? Jest po to, żeby z nim jak najdłużej być. Dokładnie. Żeby być jak najdłużej razem wszyscy. Szanowni Państwo, dzisiaj już będziemy kończyć. Zanim jeszcze skończymy, serdeczne podziękowanie dla firmy MSD Polska oraz serdeczne podziękowanie dla naszego nowego partnera, Formed. Formed został założony w 2012 roku. Od samego początku specjalizuje się właśnie w produkcji suplementów diety bez chemicznych dodatków, więc wejdźcie, sprawdźcie, zobaczcie. To są suplementy przy planowaniu ciąży, w trakcie ciąży, w trakcie karmienia piersią, więc wchodźcie na stronę formec.com.pl, tam możecie zapoznać się z tymi właśnie produktami. Dziękuję serdecznie firmie Formec za to dzisiejsze nasze wsparcie i za realizację naszego materiału. Pani doktor, ja pani serdecznie bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłyśmy się spotkać chociażby w tej formie. Dziękuję bardzo. Było panią zobaczyć uśmiechniętą, zawsze z przyjemnością wspominam te nasze spotkania warsztatowe i jak pani wtedy z takim zapałem, z taką energią właśnie wszystko to tłumaczy, bo wiedza, no naprawdę, czasami te ciekawostki, które pani mówi, to ja stamtąd siedzę, nie wychodzę, bo specjalnie słucham. Umówię cały czas. Potem sprzedaję dookoła wszystkim tą wiedzę. A co? A wy zaglądajcie na stronę Invimedu, na Facebooka Invimedu. Dlaczego? Dlatego, że szykujemy wam niespodziankę. Będzie coś fajnego, coś wam szykujemy, coś co w listopadzie, mam nadzieję, że nam uda się, żeby wyszło na światło dzienne, coś co będzie wam pomagać i wiemy, że pomagało do tej pory, więc będziemy to wdrażać ponownie, więc obserwujcie, patrzcie. Zobaczcie, że będzie fajnie, na pewno będzie fajnie, więc patrzcie tam, co nowego mamy. Dziękuję serdecznie pani doktor, pozdrowienia dla całego zespołu Invimed Gdynia. Dziękuję bardzo, też wszystkich pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się państwo wszyscy tam bardzo zdrowo, nie dawać się wirusowi, no i mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy pani doktor. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do widzenia. Pozdrawiam. No dziękuję serdecznie za dzisiejsze pytania. Szanowni Państwo, spotykamy się już wkrótce znowu. Obserwujcie naszą stronę Niepłodni Razem. Tam jak zwykle będą informacje o kolejnych naszych webinarach, z których możecie się bardzo dużo dowiedzieć. Jeszcze raz dziękuję firmie MSD Polska i firmie Formed za dzisiejszą edukację, za nasze wsparcie, naszej Fundacji Pomoc dla Płodności. Dzięki wam możemy realizować wszystkie te materiały, co jest dla nas na wagę złota, bo tak jak słyszycie, no wiedza jest naszym orężem, no i po tą wiedzę trzeba sięgać, wtedy sobie pomożemy w dążeniu do tego upragnionego dziecka. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam, do usłyszenia.